Cześć moi drodzy Tusielska, witajcie ponownie na moim kanale. Zgodnie z zapowiedzią pokażę Wam dzisiaj moje śmieci. Będzie kolejny filmik serii Do Dna, gdzie pokazuję Wam, co zużyłam. No i mówię Wam, po co warto sięgnąć, a co może lepiej sobie odpuścić. Zapraszam. Tego jest sporo, bo filmików z tej serii już długo nie było na moim kanale. One z reguły pojawiają się co jakieś 2 miesiące, a wydaje mi się, że ostatni na kanale był w maju albo w kwietniu nawet. Mamy sierpień, więc postaram się, wiecie, tak w miarę gładko, w miarę szybko. Jest nawet trochę kolorówki, która nie zmieściła się w pudle i leży na razie na podłodze, ale jak przyjdzie to do czego, to oczywiście to wszystko ładnie wyzbieram i Wam pokażę. No dobra, zacznijmy może od ciała. Zacznijmy od czegoś, co podkradam moim dzieciom. I kompletnie o tym kosmetyku zapomniałam w ulubieńcach roku. Postaram się nie dopuścić w grudniu do takiej sytuacji. Moi drodzy, to jest olejek pod prysznic marki Bambino. To jest ta ich seria Rodzina. Tutaj jest olejek bez opcji zapachowej. Teraz pod prysznicem dzieciaki i ja zresztą też mamy, wydaje mi się, że morele. Jeszcze jest jaśmin. To jest świetny olejek, taki tłustawy, który pięknie się spienia. Mój syn, który ma 5 lat, czasem dostaje reakcji alergicznych na różne żele, czy pianki, czy Bóg wie jeszcze co, mydełka dedykowane dzieciom. Czasem jego skóra nie zgadza się z tym, co mu tam serwuje, natomiast to zawsze się sprawdza, ładnie pachnie, pięknie się pieni i słuchajcie, nie wysuszę. Ja, kiedy użyję tego olejku, staram się im nie podbierać, przyznaję, ale czasem to robię. To jak się osuszę ręcznikiem, to ta skóra jest taka przyjemnie nawilżona, ale nie tłusta. Coś, co zużyłam już ja sama, chociaż podobno dzieciaki też podpinały się pod ten żel mój, pod prysznic, to jest takie duże opakowanie. Tu jest 800 ml żelu marki Yope. To jest kokos, sól morska, naturalny, nawilżający żel pod prysznic. Wiecie co? Mi zajęło zużycie tego kosmetyku, tego opakowania pół roku jakieś. Może dlatego, że cały czas podbierałam dzieciom ten olejek Bambino. On tutaj napisany jest, że jest nawilżający, natomiast zdecydowanie lepiej moja skóra reaguje na ten kosmetyk. Bardziej jest nawilżona po prysznicu. To był bardzo fajny żel. On się pienił, bardzo przyjemnie pachniał. Chociaż przyznaję, że przez pół roku mycie się tym samym, to jest bardzo nie w moim stylu. I już pod sam koniec to już miałam dość tego zapachu i jego samego. Absolutnie niczego mu nie brakuje, tylko po prostu ja jestem przyzwyczajona do tego, że jednak częściej zmieniam te kosmetyki pod prysznic. Mam tutaj coś, o czym mówiłam w ostatnim filmiku bodajże, o kosmetykach, nie, przedostatnim, o kosmetykach, o nowościach drogeryjnych. Tam mówiłam o jego braciszku z tej serii, to jest ten balsam wyszczuplający, antycelulitowa kuracja modelująca sylwetkę od Eveline. Widać, że zużyłam do cna. To jest kosmetyk, który oczywiście nie sam w sobie, ale wspomagany ćwiczeniami i odpowiednią, no w miarę odpowiednią dietą, szczotkowaniem na sucho, rzeczywiście odrobinę ten mój celulit jednak zmniejsza, jest mniej widoczny. Jest niezły. Mam tu jeszcze coś do ciała, czego używam oczywiście do mycia moich gąbek. To jest ten olejek pod prysznic Isana. No cóż tu dużo mówić. No fajnie się tym też myję, bo też próbowałam, czemu nie. Świetnie domywa gąbki. Właściwie domywa podkład i kremy koloryzujące z gąbek do makijażu. I chyba wszyscy po to właśnie kupują ten kosmetyk. Przechodzimy do włosów i tutaj nieprzyzwyczajona jestem, że te opakowania są takie lekkie i tak zbyt mocno i energicznie chwyciłam 2 opakowania odżywki niwelującej żółte tony w moich włosach marki Joanna. To jest Color Boost Complex. To jest odżywka rewitalizująca kolor. Ona jest z ekstraktem z czarnej porzeczki. Pięknie porzeczkowo pachnie. Jak widać, mam 2 opakowania, bo regularnie po nią sięgam i oczywiście kolejne jest już w łazience. Ona oprócz tego, że niweluje właśnie tą miedź niechcianą z farbowanych blond włosów, z naturalnych pewnie też, to jeszcze nie wysusza. Może sama w sobie nie nawilża, ale bardzo często, ups, szampony, czy odżywki, czy płukanki koloryzujące tego typu, jednak troszeczkę te moje włosy pozostawiają takie lekko wysuszone. Ona tego nie robi.
Bardzo sobie ją cenię, jest cena jak najbardziej w porządku. Tutaj mamy trzy opakowania lakieru mojego ulubionego, L'Oreal Elnette. Biała wersja elastyczne utrwalenie, taki normalny jeśli chodzi o trwałość. Natomiast ja ostatnio bardzo lubię ten czarny, znaczy z czarną końcóweczką, to jest właśnie, nie dość, że daje objętość, to jeszcze ma mocne utrwalenie, chociaż to nie jest lakier do włosów, który robi kask. Nie czuć go tak pod palcami, te włosy siedzą w miejscu, ale nie ma skorupy, co ja bardzo doceniam. I jeszcze jedna rzecz do włosów, to jest primer do włosów, to jest Living Proof Prime Style Extender. Coś, czego zużywam coraz to nowe opakowania i przyznaję, że miałam swego czasu zapas trzech i to jest ten trzeci z serii i sobie pomyślałam, jak mi się skończył, dobra, no spróbuję bez niego. Kto wie, może te moje włosy się już tak przyzwyczaiły do stylizowania ich w jeden konkretny sposób, że już nie potrzebuję takiego kosmetyku. Ja co prawda pamiętam, że swojego czasu kupowałam go w jakiejś mega obniżonej, po jakiejś mega obniżonej cenie, płaciłam z niego niecałe 40 zł, a on normalnie chyba kosztuje coś koło 70-80. I wiecie co, dałam sobie 2 tygodnie i przez 2 tygodnie było tylko gorzej. Te moje włosy, robił się naleśnik, jakaś taka kwadratowa głowa, nie chciały się, to znaczy chciały się układać bardzo szybko, traciły kształt, można powiedzieć. Ta moja fryzura traciła kształt i bardzo szybciutko kupiłam sobie nowe opakowanie, które jest oczywiście w łazience. Wiecie co, ja nie mogę znaleźć niczego podobnego, takiego kosmetyku, który właśnie pomaga ułożyć fryzurę i utrzymuje ją dłużej na mojej głowie. Jeśli coś macie takiego, to polećcie proszę, bo nie dość, że muszę to kupować w internecie, to też nie jest zbyt tanie, więc chętnie go czymś zastąpię. Było ciało i włosy. Przechodzimy do największej kategorii, czyli pielęgnacja twarzy. Zaczynamy od czegoś, co pojawia się regularnie, czyli żel do mycia twarzy CeraVe, oczyszczający żel do mycia. On jest dla cery normalnej i tłustej i mieszanej. Tutaj są ceramidy, jest kwas hialuronowy i niacynamid. Żel, który pięknie domywa, nie wysusza i on jest ze mną od lat. Zaczęłam z niego korzystać, kiedy mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, wróciłam 3 lata temu i od tamtego czasu czasem próbuję czegoś nowego. Przyznaję, i tutaj zresztą mam też, słuchajcie, taką, to nie jest mini nawet opakowanie swojego czasu, jak pojawiły się kosmetyki Fenty Skin u nas w Sephorze, to był taki zestaw tonik, krem i żel. I ja właśnie sobie wtedy to kupiłam, to jest Remove It All Cleanser. I on na przykład nie jest tak dobry jak ten CeraVe żel. Ja sobie zostawiłam ten kosmetyk i zużyłam go, zabierałam go ze sobą, czy to jechałam do rodziców, czy do teściów, czy gdziekolwiek indziej poza Warszawę. Wiecie co, on żeby zmyć na przykład olejek czy balsam do makijażu, którym sobie rozpuszczam najpierw makijaż wieczorem, to potrzebuję takich dwóch myć, że tak powiem. Najpierw jedną warstwę spieniam i zmywam, później znowu muszę tym żelem się umyć, bo on nie daje rady zmyć tego wszystkiego, a tutaj wystarczy, wiecie, taka malusieńka pompeczka, jedna dawka i wszystko pięknie się zmywa i nie wysusza, więc chociaż próbuję czasem czegoś innego, to potem zawsze wracam z podkulonym ogonem do żelu od CeraVe. Po umyciu twarzy sięgam po tonik albo po hydrolat i to zależy od tego, czy to mówimy o pielęgnacji porannej czy wieczornej. Jeśli jest to ranek, to sięgam po hydrolat ostatnio z oczarem wirginijskim. W ogóle staram się sięgać po kosmetyk, to może być tonik, to może być właśnie hydrolat z oczarem. Ja przez lata korzystałam z toniku firmy Thayers z oczarem wirginijskim właśnie. On nie jest niedostępny w Polsce, przerzuciłam się na hydrolat Nature Queen, oczar wirginijski, pięknie utrzymuje w ryzach. Oczywiście nie sam w sobie, bo ta moja pielęgnacja poranna jest dosyć złożona i rozbudowana i wszystkie kosmetyki jakoś tam fajnie się uzupełniają. I on gra kluczową rolę w utrzymywaniu w ryzach mojego sebum. Nie kładę go nigdy na szyję i na dekolt, bo on ma oczar wirginijski, właściwości właśnie lekko wysuszające, więc tylko na twarz. Mam drugie opakowanie, bardzo sobie go chwalę. Serum pod oczy i na górną powiekę, to jest Niot. Fractionated Eye Contour Concentrate. Tutaj jest 15 ml, małe opakowanie, ale ono starcza na kilka dobrych miesięcy, no bo wiecie, no niewielka ilość pod te oczy i na powiekę. To jest serum, po który ja sięgnęłam w listopadzie czy w grudniu, bo ja mam opadającą powiekę, ale im jestem starsza, tym bardziej ta skóra tutaj moja niestety wiotczeje, traci jędrność i ja tą opadającą powiekę będę miała zawsze, natomiast wolałabym, żeby ona była jędrniejsza, żeby to nie był taki suchy kawałek skóry i przyznaję, że
ten kosmetyk mi to daje. To znaczy poprawia kondycję tej mojej sflaczałej powieki. Na efekty trzeba poczekać miesiąc lub dwa, ale jest zauważalna różnica. Kiedy on mi się skończył, a nie jest to kosmetyk tani, to słuchajcie, sięgnęłam po coś od marki PH Doctor. To jest jakiś, nie mam psa, jakiś paproszek jest, jakaś sierść czy włos. Serum z glutationem na powiekę górną i dolną, no więc właśnie miał dać efekt liftingu, redukcji cieni pod oczami i natychmiastowe nawilżenie. Dawał nawilżenie, natomiast nie na tyle, żeby na przykład kompletnie później po nałożeniu tego zrezygnować z kremu. Tutaj jego jeszcze troszeczkę jest. Ja, o widzicie, to jest taki mleczny, gęsty płyn. Tu jest lekko brązowawy, wodnisty płyn. Tak, jak mam porównywać te dwa, no i ten od Nayot działa. Temu dałam grubych kilka miesięcy, no bo nauczona tym, że efekty nie pojawią się natychmiast. Nie. Sflaczała mi powieka, wróciłam do punktu wyjścia, za co jestem zła. Odstawiłam w momencie, kiedy zauważyłam, że jest tylko gorzej i co? I zakupiłam sobie ten kosmetyk. Jeszcze w międzyczasie, zanim sięgnęłam po ten kosmetyk, przetestowałam to serum z Veoli Botanica. To napinające, ujędrniające, ono mi bardzo nie wysuszyło właśnie. Tam jest kofeina i kofeina sprawia, że pojawiają mi się mikrozmarszczki pod oczami, więc ja bardzo szybko je oddałam. Natomiast przesiadłam się na to, no i co prawda zmarszczki, te malutkie zmarszczki zniknęły, ale powieka zaczęła wiotczeć, więc wróciłam do tego serum, mam nowe opakowanie, które jest w łazience i coś mi się wydaje, że przez następnych kilka miesięcy raczej nie będę próbowała już kombinować w tym rejonie. Jak jesteśmy przy oczach, no to płatki żelowe, oczywiście, które u mnie muszą być zawsze, bo ja budzę się codziennie rano z opuchniętą okolicą pod okiem. Przyznaję, że latem problem jest większy. Nie wiem, z czego to wynika, temperatur, ciśnienia, nie wiem, ale wyglądam rano jak bokser po walce, minus siniaki, krwiaki. Ja już od długiego czasu chwalę sobie te płatki marki Pixi Fortify, oni mają kilka opcji, ja tutaj pokazuję Wam tą ujędrniającą, one pięknie nawilżają, niwelują tą opuchliznę i moi drodzy jeszcze tak fajnie wygładzają. Jak skończyłam to opakowanie, to sięgnęłam zaciekawiona nowością, nową opcją właśnie z tej serii. To jest Pixi, tym razem Beautify. To są płatki rozjaśniające. One mają nawilżać i rozjaśniać. Ja co prawda dużych zacienień nie mam, ale mam takie zacienienie tutaj w wewnętrznym kąciku. Ja nie zauważyłam, żebym miała jaśniejszą tą okolicę pod okiem. Zauważyłam nawilżenie i no oczywiście opuchlizna zmniejszała się za każdym razem, więc taki trzon, podstawa, jaka u mnie musi być, no one pomagały. Natomiast zdecydowanie wolę te ujędrniające i oczywiście tych ujędrniających nowe opakowanie stoi w łazience. Jeszcze jeden kosmetyk pod oczy, krem. Tak jak wspominałam, testowałam to serum, krem Veoli Botanica. On się chyba nazywa 20 Seconds Treatment, coś takiego. No i testowałam jako serum, jako krem, nie sprawdziło się i bardzo szybciutko wróciłam do tego ukochanego mojego kremu pod oczy. To jest Paula's Choice Clinical Ceramide Enriched Firming Eye Cream, krem z ceramidami, z retinolem, z witaminą C. Moja skóra jest nawilżona, ujędrniona w taki namacalny sposób. Tych zmarszczek mam po prostu mniej. Ja już jestem w takim wieku, a skończyłam niedawno 39 lat, że retinol na pewno nie zaszkodzi, witamina C też, no i ceramidy, które wiecie, wspomagają ten naskórek, więc najlepszy, po jaki kiedykolwiek sięgnęłam i przy nim to wszystko inne wydaje się jakieś takie słabsze po prostu. Mam tutaj, kochani, takie intensywnie nawilżająca żelowa maseczka do ust, chyba był zestaw trzech, tak, trzech, od Eveline Cosmetics. Intensywne nawilżenie, skuteczne odżywienie, działanie anti-aging i oczywiście ja wyciągnęłam je, bo dostałam je kiedyś w paczce PR-owej, wyciągnęłam je, jak sobie kwiecień czy maj spaliłam tym retinolem moje usta. To zwykły balsam do ust daje więcej niż ta żelowa maseczka. Znaczy, daje takie bardzo przyjemne ukojenie zaraz po nałożeniu, bo to jest żel, on jest chłodny, ale tak, żeby nawilżone były te moje usta po zdjęciu tej maseczki, nie bardzo, nie. Takie
Średnie. No nie sięgnęłabym po nie sama i też nie za bardzo je polecam. Co ja tutaj mam? Witaminy C. Coś, co bardzo sobie chwaliłam i było bardzo fajne. Pozostawiało moją cerę jędrną i, moi drodzy, delikatnie rozświetloną. To było serum z 123. To jest Let It Glow, Super Glow Serum. Te kosmetyki 123 można dostać w Douglasie. Szklane opakowanie, pompeczka, brudna teraz, wybaczcie, no ale witamina C ma to do siebie, że jednak jak oksyduje, to brudzi wszystko na pomarańczowo i brązowo. Przyjemne. Tutaj stężenie tej witaminy C, z tego co kojarzę, nie jest jakieś spektakularne, bo 7%. I ja widziałam, że ono było troszkę słabsze od tego, po co zwykle sięgam. Natomiast nadal było dobre i nadal uważam, że warto po nie sięgnąć, zwłaszcza jak może zaczynacie swoją przygodę z witaminą C. Coś, co kompletnie mi nie zadziałało, tu jest jakaś 1/3 jeszcze buteleczki zostawiona. Serum z witaminą C od Liku CC, to jest to serum light dla cer mieszanych i tłustych, 15% stężenie witaminy C. Moi drodzy, to jest woda jak dla mnie, w szklanej, bardzo ładnej, eleganckiej buteleczce z pipetą. Ja nie widziałam nic, żadnej reakcji mojej skóry na ten kosmetyk, bo tak jak powiedziałam, tu jest 7% i ja widziałam, że coś się dzieje. Może nie było jakichś spektakularnych efektów, na pewno nie było takich jak przy witamince C od Skintra, którą teraz mam u siebie. Natomiast tu kompletnie nic się nie działo. Nie dość, że właśnie ta moja cera z dnia na dzień była bardziej, nie chcę powiedzieć poszarzała, ale taka traciła życie. O, to są oczywiście rzeczy, których pewnie na przykład mój mąż by nie zauważył, ale jak ktoś już od lat stosuje taką świadomą pielęgnację, to subtelne różnice jednak zauważa i wyłapuje. To wsiąkało, ani glow nie było, ani nie było takiej jędrności, ta moja skóra, no wiecie, woda. Droga woda, jak na pojemność. Nie, nie sprawdziło mi się to kompletnie i mam coś też, co nie sprawdziło się mi, ani żadnej innej osobie, której to dałam do spróbowania. To jest serum, moi drodzy, takie mleczko z Fluff Green Tea Mattifying Face Milk. Ja w ogóle nie kojarzę, jak ktoś mógł to wyjąć z opakowania przy jakiejś kontroli produktu, nałożyć na twarz, czy nawet na dłoń, stwierdzić tak, super, jest delikatne nawilżenie, i jest zmatowienie. Ja nie widzę tutaj zmatowienia ani na dłoni, ani na mojej twarzy. Jest delikatne nawilżenie, ale to nawilżenie, którego nie ma zbyt wiele i na przykład nie wyobrażam sobie nałożyć tylko to pod makijaż, nie nakładając kremu. Nie wiem. Kompletnie nic dla mnie nie robił ten kosmetyk, więc nie, no, kiepska opcja. Coś też, co myślałam, że nie może zastąpi to moje serum, bazę serum od Farsali, Liquid Powder. Myślałam, że to zrobi z racji tego, że miało być matujące, ale nie. I tak samo było z tym boosterem od Mia. To jest Mattifying Gel Booster z peptydami. Bardzo fajna, żelowa, mokra formuła, delikatnie nawilżająca, kompletnie nic nie matująca. Nawet zaraz po aplikacji. Wiecie, czasami są kosmetyki, że jest to zmatowienie zaraz na początku, tylko ono bardzo szybko znika. A tutaj, moi drodzy, to ma mniej nawilżenia na przykład niż taki żel krem od Nivea. Od Neutrogeny, to chciałam powiedzieć, od Neutrogeny. Nie wiem, trochę tych kosmetyków dzisiaj, które po prostu kompletnie na moją cerę nie działają, się zebrało. Coś, co działało i było bardzo fajnie, to jest, moi drodzy, takie serum do szyi i dekoltu od marki The Alchemy Neck and Décolletage Wrinkle Refill. To jest, moi drodzy, po prostu serum takie wypełniające, taki kremik właściwie. To miało konsystencję gęstego, bogatego kremu. Nie tłustego, ale takiego odżywczego. Moja szyja i dekolt bardzo je lubiły. Nie jest to najtańsza sprawa, więc teraz przesiadam się na coś innego. Korzystam po prostu z kremu nawilżającego od Skintra, który jest płynny, rzadki, ale bardzo bogaty. Jeśli chodzi o nawilżenie, to było bardzo fajne. Nie wykluczam, że jeszcze kiedyś po to sięgnę, bo widziałam, że tam ten rejon, gdzie nakładałam ten kosmetyk, rzeczywiście zyskał na wyglądzie i jakości po aplikacji tego kosmetyku. Mam jeszcze, moi drodzy, maseczkę od Laneige. To jest ta ich Water Clay Mask. Moja ulubiona maseczka oczyszczająca, glinkowa, maska, która pięknie oczyszcza tak mocno i intensywnie, ale nie wysusza, co nie przytrafia się często. I ja sobie to cenię, więc kolejne opakowanie jest już u mnie w łazience. Kremy z filtrem. Wykończyłam Sesderme Repa Skin Invisible Light Texture SPF 50. Uwielbiam takie opakowania, gdzie macie tubę, gdzie macie pompeczkę. Bardzo przyjemny kosmetyk, gęsty,
ale szybko się wchłaniający, pięknie się nosił na makijaż, pięknie się nosił na nim makijaż, to chciałam powiedzieć. Moja cera mieszana bardzo go lubiła. No i coś, o czym już mówiłam, to jest Bielenda Supreme Lab SPF 50, satynowy krem ochronny, krem, który mnie bardzo zaskoczył, bo zaraz po aplikacji, zaraz po wyciśnięciu go z opakowania, on jest taki tłusty i bogaty i sobie myślę, kurczę, będę latarnią, ale on znikał. Satynowe wykończenie, nazwa bardzo odpowiednia. Pomimo tej takiej bogatej formuły, niezbyt dużo nawilżenia, nie za dużo. Ta moja cera mieszana potrzebowała jeszcze takiego delikatnego kopa i dlatego kładłam pod niego ten żel krem od Neutrogeny. To jest Hydro Boost Water Gel na upały, świetna opcja dla cer mieszanych. I te kremiki świetnie razem się ze sobą, że tak powiem, zgadzały, makijaż na tym super leżał. Bardzo mnie zaskoczyła ta opcja i gdyby nie było tylu kremów ze SPF-em u mnie w kolekcji, zdecydowanie sięgnęłabym po niego po raz kolejny, bo i polska marka, i cena nie jest straszna, i fajne próżniowe opakowanie, i sam produkt w środku też bardzo porządny. Bardzo. Biorąc pod uwagę właśnie ilość kosmetyków z SPF teraz na rynku, no to powiem Wam, że Bielenda pokazała klasę. I jeszcze mam tutaj, kochani, mój ulubiony kremik do rąk marki Yumi. Tym razem opcja z winogronem, aloe winogron. I powinna mieć więcej tych kremów, czy w pustych opakowań w dęku. Natomiast ja mam krem w każdym kącie w mieszkaniu. Mam krem na przykład tutaj w szufladzie biurka, mam krem w szufladzie w kuchni, mam krem w samochodzie, w torebce i jak tak ostatnio przychodziłam po mieszkaniu, to one wszystkie już się kończą, więc podejrzewam, że w następnym dęku będą ze 3 albo 4 opakowania puste. No jak na razie jest to świetny krem, zwłaszcza dla tych, którzy na przykład mają wysuszone dłonie, kiedy pracują przy papierach albo przy komputerze. On bardzo szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu, więc na przykład jak posmaruję sobie nim dłonie i odczekam, nie wiem, 15 sekund, to już mogę spokojnie pisać na klawiaturze czy przekładać papiery, bo nie brudzę, nie natłuszczam tego wszystkiego. Bardzo fajna opcja. Zanim przejdę do kolorówki, moi drodzy, wykończyłam wodę toaletową, co jest bardzo nie w moim stylu. I to jest, moi drodzy, woda Yves Rocher o zapachu werbeny. Ja uwielbiam zapach werbeny. A do tego jeszcze kojarzy mi się z Wiedźminem, bo jak gram w tą grę, to biegam sobie po lesie i tą werbenę do napojów, do eliksirów zbieram. Bardzo taki odświeżający, lekko ziołowy, lekko cytrusowy zapach. I na przykład miałam też, mi się właśnie skończyły te pałeczki zapachowe z Zary, też o zapachu werbeny w łazience. Uwielbiam! Zapach świetny, natomiast bardzo nietrwały produkt i pewnie dlatego go skończyłam, bo po prostu pryskałam non-stop na siebie. Co weszłam do łazienki, to tam sięgałam po to. Bardzo fajna opcja, zapachowa zwłaszcza. Gdyby jeszcze Yves Rocher miało ochotę wypuścić to w jakiejś bardziej trwałej formule, to bardzo chętnie bym kupiła perfumę o zapachu werbeny. Uwielbiam ten zapach. Przechodzimy do kolorówki i są tu rzeczy, które wykończyłam, ale są też rzeczy, które są tak złe, że nikt ode mnie ich nie chce wziąć. Albo je wziął i później oddaje, bo jest źle. I stwierdziłam, że nie będę ich trzymać, no bo po co? W imię czego? Zacznijmy od może tego, co naprawdę wykończyłam, czyli produktów do ust. Przede wszystkim olejek. Olejek marki Avon, to jest ten Nourishing Lip Oil. Tu jest jakiś odcień, Blossom, no on był różowy, z tym, że wiecie, no tego różu tam na ustach było niewiele. Znowu wracamy do tych moich biednych ust spalonych retinolem, no i wtedy po prostu, wiecie, olejki, balsamy aplikowałam ze wzmożoną częstotliwością. Bardzo przyjemna, nawilżająca opcja z odrobinką kolorku. No kolejny olejek BK0, ten, moi drodzy, błyszczyko rozświetlacz. To jest błyszczyk do ust, który ma formułę olejku nawilżającego, bardzo przyjemny na ustach. Rzeczywiście nawilża, wiecie, taki test spalonych ust świetnie pokazuje, co naprawdę nawilża, a co tylko mówi, że nawilża i obiecuje gruszki na wierzbie. To było przemiłe na ustach w tym ciężkim dla mnie okresie, a do tego można to aplikować właśnie jako taki mokry rozświetlacz bezdrobinkowy na kości jarzmowe. Pomimo tej oleistej formuły nie rozpuszczał kosmetyków, ale to samo robi błyszczyk bezbarwny od Eveline, więc nie ma sensu sięgać po coś takiego, chociaż teraz wszystkie kosmetyki Becky są chyba w promocyjnych cenach, bo oni zamykają się jednak przez pandemię. No niestety nie przetrwali. To było super. Wykończyłam, moi drodzy, Lift Gloss od Maybelline w odcieniu 003 Moon. To jest moim zdaniem zamiennik odcienia Fussy od Fenty. Może te błyszczyki od Maybelline są troszeczkę rzadsze,
Natomiast bardzo przyjemnie leżą na ustach, czuć taką dozę nawilżenia, one są z kwasem hialuronowym i ten odcień identycznie wygląda na moich ustach jak Fassi. Jest taki lekko różowy, ma taką chłodną drobinkę, świetna rzecz. I drugie opakowanie mam już oczywiście u siebie. Wykończyłam Fassi, on chyba był w ostatnich denkach albo i nie. No wykończyłam Fassi, sięgnęłam po ten, wykończyłam ten i już do Fassi raczej nie wrócę, bo się to po prostu nie opłaca. Tutaj mam coś, jeden z tych kosmetyków, który po prostu wyrzucam, bo nic nie robi. To jest Brow & Go od Eveline Eyebrow Gel Ultra Fixing. Po prostu Shape and Care. On oprócz tego, że przeczesywał tą dosyć fajną szczoteczką tutaj na końcu, to absolutnie ani nie utrwalał, ani nie układał. Nic nie robił, więc znika. Ten sam produkt, ten sam typ produktu, czyli żel do brwi Glossy Fix od Revolution. Love, nie, Relove by Revolution, to jest ta ich najnowsza marka, którą wypuścili. Brwi i rzęsy i generalnie też bezbarwny żel, który nic nie robi dla mnie, więc po co go trzymać? Bez sensu. Wykończyłam jeszcze, moi drodzy, spray, taką podróżną wersję od Tarte. Znaczy tam troszkę jeszcze chlupoczę, ale już nie jestem w stanie. Nie wiem, czy się spray zapchał, znaczy atomizer. Tarte Stay Spray, zamiennik Urban Decay All Nighter. To też jest wysokopółkowa opcja, natomiast no, jest tańsza nawet w tej pełnej wersji. Produkt jest tańszy od All Nightera. Ja teraz, moi drodzy, mam tą mgiełkę od Eveline. Mist, Long Lasting Mist, to jest mgiełka matująca, odświeżająca, robi dokładnie to samo. Jest co prawda mniejsza, ale możecie sobie kupić 3, pewnie, w tej cenie. I tak samo matuje, utrwala, odświeża. Świetna rzecz, ale nie wrócę już do tego, no bo jak mam drugoryjną opcję, to nie ma sensu po prostu. No i teraz, jeszcze jest coś, co wykończyłam, a nie jest po prostu złe i mi się nie podoba. Wysychł mi w końcu ten Brow Blade od Urban Decay. To jest i pisak do brwi, ale też z kredką, z której ja kompletnie nie korzystałam, bo ona jest taka, wiecie, gruba. Ja wolę sobie wyrysować pojedyncze włoski w tych moich łysych miejscach w brwiach i on się świetnie do tego nadawał. Z tym, że ja powiedziałam już, że jego zamiennikiem jest po prostu Lift and Snatch od NYX. Ja mam go w odcieniu Taupe. Tu jest o wiele więcej produktu, no bo nie macie dodatkowej kredki. Robi dokładnie to samo, ten sam rodzaj pędzelka, aplikatora i ja starałam się go usilnie wykończyć, ale w końcu podczas wizyty u rodziców ta skówka padła w kosmetyczce i on wysechł po prostu, więc już tam się nic z nim nie da zrobić. Fajny kosmetyk, ale mam drugoryjny zamiennik, więc nie ma sensu przepłacać. Coś świetnego. Kolejne opakowanie maskary od Hourglass Unlocked Instant Extensions. To jest coś, co mam dzisiaj na rzęsach, bo oczywiście mam nowe opakowanie, które już wykańczam. I jak je wykończę, to nie sięgnę po kolejne, bo mam zamiennik. Maskara marki Heimish. Ona się nazywa chyba Dailism. Inna szczoteczka, bo naturalna, wykrzywiona, ale też maskara o formule tubing. To są maskary, które się nie rozmazują, nie kruszą, nie, wiecie, wycierają, nie zacieniają, usuwa się je ciepłą wodą po całym dniu, ściągają się jak rękawiczki. Ja już nie kupuję innych tuszy do rzęs, tylko takie. To jest świetna opcja, wydłużająca, ale no znowu, mam tańszego coś, więc nie ma sensu po prostu przepłacać. I teraz kosmetyki, które idą do kosza, bo świat ich nie chce. Ja przede wszystkim. To jest spray, który miał utrwalać i matowić. To jest Oil Control Matte Fixing Spray. Do tego jeszcze ma być nawilżenie i minimalizowanie porów od Catrice. Nic nie robił. Ja kosmetykom Catrice poświęciłam w maju chyba cały filmik i mówiłam tam o tym, nie wypalę. No i nie tylko mi się nie sprawdza. Więc po prostu muszę go wyrzucić, bo zajmuje mi miejsce w szufladzie. Rozświetlacz marki Yoko Liquid Highlighter Joy and Glow odcień 440. To był bardzo długi filmik i ja już mam chyba zmęczony język i usta i aparat mowy w ogóle. Pięknie wygląda w opakowaniu, niewiele daje po prostu na twarzy. Znika. Jak się go rozblendowuje, to ten rozświetlacz od Rare Beauty, który notabene mam dzisiaj na sobie, na który wszyscy narzekają, że go nie widać, ja go kocham. Tu jest
jest jeszcze mniej tego rozświetlenia. A do tego jak wsiąknie, bo ja mam wrażenie właśnie, że on wsiąka cały i znika, to pojawiają się na skórze takie mini drobinki żółtego brokatu. Nie są duże, ale jednak są. Nie, nie, nikomu się to nie podoba. No nieczęsto pojawia się paleta cieni w dękach i nie dlatego, że ją wykończyłam, tylko dlatego, że jest taka kiepska. No Inglot, inspired by komunikatywnie, ja mam opcję peanut butter. Tutaj było ciężko ze wszystkim. Te błyski są bardzo niebłyszczące, są bardzo suche i niewidoczne właściwie na oczach. Z matami jest jedna wielka walka, żeby to rozblendować, nałożyć, żeby to ładnie wyglądało. Jest katastrofa, nie ma się co męczyć. Tutaj mam cień błyszczący organza od Revolution Pro. Myślałam, że będzie tak, wiecie, soczyście, pomarańczowo, tak duochromowo troszeczkę, bo jest trochę brzoskwini i złotka. A potem na powiece jest żółto, jest po prostu żółto. Taki żółty brokat. Do tego się zbiera. No nie, 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 nie. Kiepsko to wygląda i niefajnie się aplikuje. No i mam kredki, linery, lip linery od NYX. Mam opcję lip pencil po prostu, ale też suede, matte lip liner. One mają być super trwałe. I jeszcze rozumiem, że ten lip liner może być bardziej kremowy i on znika, ale ten matowy, zastygający, słuchajcie, one szybciej znikają mi z ust niż sama pomadka, która na przykład często jest kremowa. Wygląda to absurdalnie, rozmazują się, nie. To jest po prostu złe. Nie podoba mi się, nikomu innemu też się nie podoba, więc się tego pozbywam. Moi drodzy, jeśli chodzi o moje śmieci, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam albo w niedzielę, albo w środę. Nagrywam te filmiki wszystkie z wyprzedzeniem i już straciłam poczucie czasu, który to jest z kolei. W każdym razie, następnym razem pokażę Wam i pielęgnację, i kolorówkę, którą zabieram ze sobą na urlop. Wiecie, takie potrzebniejsze moim zdaniem oczywiście, bo mój mąż pewnie spakowałby żel, którego używa i do włosów, i do ciała, i jeszcze nie wiem, on jest pewnie nawilżający, więc kremu nie trzeba, i jeszcze pewnie można się tam też nim ogolić, więc ja mam troszeczkę inne pojęcie, co jest niezbędne. Natomiast pokażę Wam i kremy, i SPF-y, i kolorówkę, którą właśnie zabieram. O tym będzie następnym razem. Do zobaczenia. Na razie, pa!